w Tychowie, no i w Podgórkach. Plon na pewno to interesuje od 7 do 9 ton z hektara, czyli jest bardzo dobrze. Oczywiście rolnik również też o nazwisku Kołodziej Józef też trochę położył tego jęczmienia zimnego i tam sięga do 10 ton z hektara. Także żniwa zapowiadają się dobrze i